Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym pokażę Wam montaż karty graficznej Asusa. Będzie to model Radeon HD R9270OC. Zobaczycie wymianę mojej poprzedniej karty i montaż tej nowej karty w moim komputerze. Cenę karty sprawdzicie sobie w opisie filmu, tak więc zapraszam, jeśli ktoś jest ciekaw. No to zaczynamy. Ok, więc bierzemy się za wymianę karty graficznej. W tej chwili w moim komputerze też jest Asus, tymże model HD 7790OC. Zdejmę boczny panel i chyba górny też sobie zdejmiemy, żeby do wszystkiego był łatwy dostęp. Jak pamiętacie z poprzedniego montażu, wystarczy dwie śrubki zdjąć, panel nam schodzi, ten z plexi. I już widzimy całe wnętrze komputera, ale górny też usunę w razie jakbym coś tam musiał poprzekładać. Na pewno zasilanie muszę od karty graficznej odłączyć, więc będzie łatwiej. Dobrze, teraz jak widzicie z tyłu mam taką fajną maskownicę na zabezpieczenia tych śledziów, na te wkręty, więc to sobie wyczepiamy i już mam dostęp. Powiem Wam, że tutaj wygodniej byłoby też zastosować takie te beznarzędziowe. Myślę, że kilka mam takich gdzieś jeszcze, więc sobie przy okazji wymienię. Tak więc teraz je odkręcę. Ok, śrubki odkręcone. Możemy przystąpić do wyjęcia karty. Trzeba odpiąć zasilanie. Zobaczcie, mamy tutaj tą wtyczkę, to musimy wypiąć. Ok, wtyczka wyskoczyła. I karta wychodzi. I teraz zobaczcie, tego Asusa będę podmieniał na tą kartę, która jest praktycznie identyczna. Różni się oczywiście możliwościami, ponieważ mamy tutaj zupełnie inny układ graficzny. To jest karta R9270 w wersji OC. Szybsza, wydajniejsza, 2 GB RAM-u, tu tylko 1 GB. Tak więc wydajność powinna być znacznie większa. Nowszy układ. Na pierwszy rzut oka widać, że mają troszkę inaczej podłączenia. Ta moja ma podłączenie zasilania w ten sposób, a ta ma na górze. No chyba bardziej dostępne, łatwiej dostępne po prostu. Układ chłodzenia jest taki sam, jest to DirectU 2 z dwoma heatpipe'ami i dwoma wydajnymi wentylatorami. Chłodzenie i dobre, i dość ciche. I dobrze, nowy Radeon testowy w tej chwili ląduje w moim komputerze. Ok, wskoczył. Pamiętamy o podpięciu zasilania, bo to jest bardzo ważne. OK. No i co? Pozostaje przykręcić kartę, podpiąć monitor i można grać. No dobrze, zakładam zaślepkę. Zaślepeczka jest. Teraz panele. Panel górny jest. Dokręcamy. Panel boczny jest. I kolejny film, który zobaczycie z tą kartą, to już będą prawdopodobnie jej testy w akcji, czyli w grach, w 3D Marku, Fury Marku. Zmierzymy pobór mocy, zmierzymy głośność i zobaczycie już wtedy faktycznie, o ile ta karta jest szybsza niż mój poprzedni Radeon HD 7790 wersji OC. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!